Szanowni Państwo, dzisiejszą konferencję możemy zacząć od tych słów tak znanej i popularnej piosenki 40 lat minęło, jak jeden dzień. I to jest faktem w naszej tutaj rzeczywistości. I decyzja o powołaniu spółdzielni, okręgowej spółdzielni mleczarskiej w Grajewie zapadła wśród producentów mleka w roku 1980. Przez okres 2 lat zakład nie przetwarzał żadnego mleka, gdyż był w budowie. Dopiero pierwsze mleko zostało przetworzone 4 lipca w roku 1982. Krajobraz polskiego mleczarstwa wtedy był widoczny bardzo na drogach, na ulicach, kiedy producenci mleka z konwiami mleka wędrowali przy pomocy rowerów albo na pojazdach, dowożąc to mleko do punktu skupu. Problem był ogromny w tamtym czasie, ponieważ mleko jest nietrwałym produktem, natomiast praktycznie rolnicy nie mieli warunków do wychładzania tego mleka. W związku z tym te procesy pogorszenia jakości następowały bardzo szybko. W latach 80., 90. Polska była bardzo dużym producentem kazeiny, bo jedynie takie mleko podkwaszone można było zagospodarować na cele do wyprodukowania kazeiny i sprzedaży. To była w pewnym sensie taka forma utylizacji, bo produkuje się kazeinę spożywczą, no ale to wtedy jest wymagana wysoka jakość tego mleka. I w roku 1982, rozpoczynając produkcję, przetwórstwo mleka, główny produkt to było mleko w proszku, zaopatrzenie rynku, to był lokalny rynek, bardzo maleńki, ale już wtedy z tym mlekiem w proszku sobie radziliśmy, bo już w 83 roku rozpoczęliśmy eksport mleka w proszku na rynek japoński, później rynek wietnamski. I Mlekpol ma swoją siedzibę w terenie, można by powiedzieć, zielonych płuc, gdzie jest bardzo dużo użytków zielonych, w związku z tym rozwój hodowli następował. My jako spółdzielnia zabezpieczyliśmy producentom tylko opłacalność tej produkcji mleka, jak i bieżące i systematyczne realizowanie wszystkich tych swoich zobowiązań. Na budowę nowego zaciągnięty kredyt w wysokości 880 milionów złotych. Jeszcze ten kredyt był poręczany przez Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich. To było w starej strukturze. I my musieliśmy po 100 milionów złotych spłacać do 95 roku. Wraz z momentem denominacji zarządzonej przez rząd polski udało nam się spłacić wszystkie raty i w ten okres weszliśmy bez żadnych zadłużeń. W tym czasie polskie mleczarstwo przeżywało duże kłopoty. Raz, że była nadwyżka mleka, trudno było zagospodarować, jakość mleka kiepska. W związku z tym dużo firm mleczarskich popadało w kłopoty finansowe i zaczęliśmy walczyć o swoją bazę surowcową, ponieważ brakowało nam mleka. Pierwszą spółdzielnią, którą włączyliśmy w nasze struktury, była to spółdzielnia producentów mleka w Bargłowie, następnie spółdzielnia mleczarska w Ełku. I tak się już ta kula śnieżna potoczyła, żeby jak najwięcej włączyć w nasze struktury i uratować tę spółdzielczość, bo przyłączając te wszystkie spółdzielnie, były one włączane w nasze struktury na bazie prawa spółdzielczego. Dzisiaj Mlekpol jest to własność członków spółdzielni. W 82 roku było 6500 producentów mleka. Oni produkowali 35 milionów litrów mleka rocznie. Natomiast po tych 40, w tym okresie już dzisiejszym, nasza spółdzielnia zrzesza 9000 członków spółdzielni, ale oni wyprodukowali w roku ubiegłym 2 miliardy kilogramów mleka. Do litrów zabrakło nam troszkę, ale przeliczając ze względu na ciężar właściwy mleka, możemy to cyfro dzisiaj powiedzieć. Dzisiaj
to już jest inne mleczarstwo, ponieważ do każdego gospodarstwa, od którego kupujemy mleko, dojeżdża nasz samochód, zapewnia mu właściwą obsługę, odbiór tego mleka, pobranie próby wiarygodnie i codziennie każda dostawa mleka jest oceniana w naszych laboratoriach. Zakładów mamy 12 i przy każdym zakładzie funkcjonuje laboratorium niezależne, wyposażone w sprzęt klasy światowej, które mleko bada na wszystkie czynniki pierwsze. Odwrotnie, rolnik otrzymuje pełną informację o swoim składzie, tak pod względem fizyko-chemicznym, jak i mikrobiologicznym i może podejmować działania w zakresie jego poprawy. Te 12 zakładów, to jest każdy zakład specjalizuje się w określonych produktach, maksymalnie wyprodukuje 4 produkty. Jest to specjalizacja. Specjalizacja pozwala dopracować się wysokiej jakości, łatwiej jest wtedy o mechanizację, automatyzację procesów produkcyjnych, ponieważ no, problemy ludzkie stają się coraz to trudniejsze. Natomiast te proste prace staramy się, żeby były wyeliminowane. Rok 2020 jest rokiem historycznym. Tak jak wspomniałem o tym 2 miliardach mleka, no, trzeba tutaj złożyć głęboki ukłon naszym producentom mleka, którzy podjęli to swoje wyzwanie, uwierzyli w to współpracę ze spółdzielnią mleczarską Mlekpol i produkują duże ilości mleka i o standardach światowych. Słowa uznania tak samo należą się pracownikom, że potrafili to mleko przekuć po prostu w doskonałe produkty znane nie tylko na rynku polskim, ale i rynku światowym. Potrafili opanować wyzwania związane z nowotechniką, z nowotechnologią, żeby dać jak najwyższą satysfakcję konsumentom. Ilość gospodarstw produkujących mleko systematycznie się zmniejsza, ale te, które mają tę wiarę, to zwiększają produkcję. Dzisiaj do gospodarstw prace związane z pozyskiwaniem mleka są już, mają wysoki stopień mechanizacji, automatyzacji. Ucząc się, pamiętamy, że nasz wieszcz marzył o tym, żeby książki trafiły pod strzechy. A dzisiaj, proszę Państwa, w tych gospodarstwach funkcjonują roboty. W związku z tym jest to taka pozytywna rewolucja gospodarcza, która zafunkcjonowała w przetwórstwie mleka w całym naszym polskim i w całym polskim rolnictwie. Wierzę, że rozwój będzie następował w dalszym ciągu, że jakość surowców będzie się poprawiała, jakość produktów będzie dawała zawsze to satysfakcję konsumentom będzie bezpieczna dla ich zdrowia. Dziękuję. Dziękuję. Tak jak pan prezes wspomniał, rok 2020 był wyjątkowy, przełomowy. Wygląda na to, że Mlekpol obronną ręką wyszedł z sytuacji związanej z pandemią, ale czy rzeczywiście tak było i czy oczywiście rok 2021 to czas patrzenia w przyszłość z większym spokojem? Proszę Państwa, no, każdy z nas musi mieć zawsze trochę tego optymizmu, bo to czarnowidztwo do niczego nie prowadzi. Niezależnie od wszystkich kłopotów, bo ta pandemia wszystkich dotyczy, tylko różne branże w różnym stopniu. My jesteśmy w takiej sytuacji, że te produkty mleczarskie no, muszą być codziennie na stole konsumenta. W związku z tym te kłopoty, one nas dotyczą, ale są w mniejszym wymiarze. Natomiast rynek polski odczuwa też pandemię, ponieważ zmniejszyły się, nie funkcjonują te punkty, sanatoria czy inne hotele i tak dalej, restauracje, czyli poziom konsumpcji, nie mamy turystów, to poziom konsumpcji po prostu spadł. I tutaj jest to zauważalne przede wszystkim w produktach tak zwanych świeżych, czyli te kefiry, jogurty, maślanki, serki i tak dalej, ponieważ no, to jest duży też rynek zbytu. W tym momencie no, pojawiło się nam zainteresowania naszymi produktami, większymy, ponieważ pandemia dotyczy całego świata i ten rynek zewnętrzny. Staramy się po prostu
wysyłać maksymalnie na ten rynek zewnętrzny różne swoje produkty, ponieważ Polska i cała Unia jest w tej trudnej sytuacji, że ma nadwyżkę mleka płynnego w porównaniu w kontekście konsumpcji i około 30% tego mleka w postaci różnych wyrobów musi trafić na rynki pozaunijne. My jako Mlekpol i Polska jesteśmy w tej samej po prostu sytuacji. Ale najważniejsze jest to, że producenci nie zmniejszają tej produkcji mleka, a zwiększają. W związku z tym rok 2020 Polska też ma dynamikę wzrostu skupu mleka, skupiła 12,2 miliarda litrów mleka. Jest to dynamika w porównaniu do roku ubiegłego o 2,2%. W naszej spółdzielni dynamika wyniosła 2,6%. Natomiast po to są te służby w firmach, w zakładach, żeby tą nadwyżkę po prostu starać się na te rynki zewnętrzne sprzedać. Eksport nie zawsze jest dochodowy, ale czasami trzeba po prostu zainwestować w ten rynek, żeby tam pojawić się, umocnić się i na długie lata po prostu sprzedawać swoje produkty. I pandemia przysparza dużo kłopotów, szczególnie pracowniczych, ponieważ no, zaplanowanie, te harmonogramy pracy są bardzo trudne do opanowania, ponieważ zachodzą te zmiany z godziny na godzinę. W związku z tym absencja chorobowa też zdecydowanie wzrosła. Jest dużo kłopotów związanych z tą naszą dzisiejszą rzeczywistością. Ale spojrzenie nasze jest optymistyczne. Będziemy starali się po prostu tak pracować, żeby ten surowiec zagospodarować i zabezpieczyć właściwe spieniężenie jego, jak i również zabezpieczyć właściwe ceny dla producentów, pamiętając również i o naszych pracownikach, że oni też potrzebują środków finansowych, żeby godziwie żyć.